Witam serdecznie z tej strony Krzysztof Wojczal. Zapraszam również na mojego bloga krzysztofwojczal.pl. A tym razem przedstawiam Wam materiał, wywiad z doktorem Łukaszem Przybyło, Akademia Sztuki Wojennej, autor takich książek jak Doktryny Wojenne, Historia i Oceny, jak również ostatnio wydanej Państwo Średnie, Polska, Studia i Szkice, specjalista. Doktor Łukasz Przybyło jest specjalistą z zakresu doktryn wojennych, z zakresu wojskowości. Już raz był u nas na kanale. Tym razem porozmawiamy o tym, jakie i na co przygotowywali się, rozpoczynając wojnę, Rosjanie, jak się przygotowywali do wojny Ukraińcy, jakie są cele strategiczne obu stron, jakie błędy popełniły, jakie wnioski można wyciągnąć z dotychczasowych działań wojennych i to wszystko w kontekście oczywiście polskich przygotowań. Już teraz mogę Wam powiedzieć po nagraniu, że dosyć ciekawe, choć niepokojące wnioski na koniec przyszły mi na myśl w związku z tą dyskusją, z tą rozmową. No ale nie będę uprzedzał faktów, musicie się przekonać oczywiście sami. Jeśli podoba Wam się ten kanał, chcecie, żeby się rozwijał, zapraszam do wsparcia na Patronite. patronite.pl/KrzysztofWojczal. Link znajdziecie w opisie do nagrania. Możecie również zrobić to poprzez przycisk wesprzyj na YouTubie lub wpłacić bezpośrednio na konto. Link w opisie do nagrania. I przypominam również, że możecie otrzymać kod rabatowy na hasło dekada na stronie księgarni poltekst.pl. Tam jest chyba rabat 35% na to hasło, także jeśli ktoś chciałby nabyć książki z tej strony, to będzie miał taniej. Tyle ode mnie i zapraszam na materiał. Witam Państwa serdecznie, z tej strony Krzysztof Wojczal, a ze mną gość dr Łukasz Przybyło, już raz wizytował u mnie na kanale, także witam Cię jeszcze raz ponownie i dzięki za przyjęcie drugiego zaproszenia, a jeszcze jedno słowo, Akademia Sztuki Wojennej oczywiście. Dziękuję za zaproszenie. Miło mi być u Ciebie na kanale, Krzysztofie. To zaczynajmy. Tak, głównym powodem, dla którego Cię tutaj sprowadziłem, to jest wojna na Ukrainie. Trudno zgadnąć, ale kwestie związane ze strategią, z doktryną, z obserwacjami Ciebie jako specjalisty z tego zakresu, z obserwacjami dotyczącymi tego, jak funkcjonowały, jak przygotowywały się do tej wojny wojska rosyjskie i ukraińskie, jak funkcjonowały w czasie tego konfliktu i jakie ewentualnie można by było wnioski w jakiejś formie przełożyć na tą naszą sytuację, jeśli chodzi o Polskę i nasze siły zbrojne. I tak analizując po kolei, bo jakby do tego przygotowując się do tego materiału, tutaj powiemy widzom, że wysłałeś mi pewnego rodzaju materiału, ja te materiały sobie przejrzałem, przeczytałem i tak rzeczywiście one są strukturalnie bardzo fajnie podzielone od tych najszerszych zagadnień do najwęższych i zapytałbym Cię na wstępie właśnie o cele strategiczne, jakie miała Rosja przed tym konfliktem oraz cele strategiczne Ukrainy i czy udało je się im się do tej pory te cele wypełnić na stan z 16 stycznia 2023 roku. No właśnie, trzeba podkreślić, że wojna cały czas trwa i że te cele strategiczne mogą się jeszcze zmienić. Na razie jednak one nie uległy zmianie ani po stronie Federacji Rosyjskiej, ani po stronie Ukrainy. Cele po stronie Federacji Rosyjskiej to oczywiście zniszczyć, pokonać siły zbrojne Ukrainy, ustanowić rząd przychylny Federacji Rosyjskiej bądź w ogóle wchłonąć Ukrainę do Federacji Rosyjskiej. Tutaj ja nie mam wątpliwości, że te cele są niezmienne, cały czas one pozostają w życiu i Federacja Rosyjska dąży cały czas do pełnego zwycięstwa w tej wojnie. To pełne zwycięstwo Twoim zdaniem wymusza na Rosjanach rzeczywiste, nie wiem, zdobycie, czy zaszachowanie, czy oblężenie Kijowa, jeśli chodzi już o taką warstwę operacyjną, militarną? Moim zdaniem chodzi o zajęcie Ukrainy bądź ustanowienie rządu przychylnego Federacji Rosyjskiej, marionetkowego, schołdowanego, jakkolwiek go nazwiemy. No tak, ale jak mamy taki cel, no to teraz jak go wykonamy, wiesz, na płaszczyźnie
czysto militarnej, to znaczy, czy trzeba zająć każdy metr Ukrainy, żeby rzeczywiście, czy wystarczy po prostu, żeby przejąć całą kontrolę nad całym państwem, czy rzeczywiście, no bo wydaje się, że po tych pierwszych miesiącach jednak ten, wydawało się, że Rosjanie twierdzą, że zdobycie Kijowa załatwi mi sprawę. I czy nadal tak to postrzegają z twojej Nie, myślę, perspektywy? że zdobycie Kijowa nie chodziło im o to, że załatwi im sprawę. Zajęcie Kijowa załatwiało sprawę w ten sposób, że tam było centrum administracyjno-rządowe Ukrainy. I że na tym pierwszym etapie konfliktu zniszczenie struktury dowodzenia i struktury rządowej Ukrainy spowodowałoby, że siły zbrojne Ukrainy nie wiedziałyby, co robić. Tak? To znaczy, jakby były nagle dwa rządy, albo prezydent Zełenski by uciekł do Lwowa, czy do Lublina, czy do Warszawy, czy wszystko jedno gdzie, to ta struktura by się załamała, powstałby drugi rząd równoległy, że tak się wyrażę. Mieliśmy tego przykład w 2000, na przełomie 13 i 14 roku, tak? Czyli przejęcie władzy z rąk prezydenta Janukowycza. Więc w tym sensie miało to odbyć się tanim kosztem w ramach operacji specjalnej. Dzisiaj powinno się to odbyć już drogą twardego podboju, ale jeżeli siły zbrojne Ukrainy zaczną ponosić klęski, kto wie, może się nagle okazać, że na Ukrainie są dalej siły, które mogłyby próbować wziąć sprawy w swoje ręce i utworzyć nowy rząd i utworzyć nową Ukrainę, która będzie współistnieć z Federacją Rosyjską. Wydaje mi się, że dzisiaj pierwszym krokiem do tego będzie zajęcie wschodniej Ukrainy, następnie Kijowa, a potem całej reszty kraju. Inny sposób tego nie widzę, czyli i dopiero potem ewentualne wycofanie się z terytorium Ukrainy i stworzenie jakiegoś kadłubowego państwa ukraińskiego. No właśnie, bo to jest ciekawa jakby płaszczyzna, którą poruszyłeś, z tego względu, że te pierwsze dni pokazały, że Rosjanom chodziło o, powiedzmy, odcięcie tej głowy ukraińskiej i wtedy doprowadziłoby to prawdopodobnie, czy taki był cel, do tego sukcesu strategicznego, czyli w zasadzie zniszczenia wojsk ukraińskich, które nie wiedziałyby, jak się poruszać, no i pewnie militarnie już by było z nimi dużo łatwiej, może by się poddały. No to, ale to był jakby ten pierwszy zamysł, który pewnie był jeszcze tak robiony na podstawie tych doświadczeń z 2014 roku. Natomiast no, w tej chwili mamy już zupełnie do czynienia z inną, może nie z inną Ukrainą, tylko z Rosjanie na pewno inaczej postrzegają już Ukrainę jako przeciwnika. Znaczy wiedzą, że już będą musieli walczyć o każdy kilometr frontu. Wiedzą, że Kijów będzie się bronił, bo się bronił. Wiedzą, że się Ukraińcy bardzo twardo bronią. I teraz, wiesz, w trakcie tego, jak zacząłeś odpowiadać na pytanie, teraz zachodzę w głowę, czy realizując, czy chcąc zrealizować ten cel strategiczny, czyli przejęcie kontroli, nazwijmy to ogólnie, nad Ukrainą, czy ono jeszcze jest wykonalne w sferze militarnej i czy rzeczywiście, powiedzmy, to uderzenie na Kijów, no bo uderzenie na Kijów w tej chwili to by musiałoby się wiązać typowo z rozwiązaniem już stricte militarnym i raczej wątpię, żeby Rosjanie teraz kalkulowali, że jeśli zdobędą Kijów, to wojska ukraińskie się poddadzą. I wiesz, jakby tutaj rozważam takiego rodzaju, jakby próbuję wejść w skórę trochę Rosjan i zastanowić się, jaki jest ich teraz plan, taki minimum, to znaczy ile oni w tej chwili muszą podbić Ukrainę, czy jak bardzo muszą pobić Ukrainę militarnie, żeby zrealizować ten swój cel strategiczny, bo są w dużo gorszej sytuacji, nawet w swoim postrzeganiu, niż 24 lutego. No na pewno są w gorszej sytuacji, ale trzeba pamiętać, że po pierwsze mosty na Dnieprze cały czas stoją. Tak, to znaczy Rosjanie ich nie zniszczyli, chociaż byłoby to dla nich dużo, dałoby to na pewno jakieś wzmocnienie ich sił, a zmniejszenie sił ukraińskich, ponieważ gdyby tych mostów nie było, to całe zaopatrywanie bitwy, która się dzisiaj dzieje na wschodnim brzegu Dniepru, byłoby dla Ukraińców bardzo, ale to bardzo utrudnione. To po pierwsze. Czyli jeżeli te mosty stoją, to znaczy, że jest jakiś cel, cały czas nadzieja w dowództwie rosyjskim jest, że przeniosą działania na zachodni brzeg Dniepru. W innym razie na pewno by je zniszczyli. Druga sprawa jest taka, że te opcje militarne, które stoją przed Rosjanami, my i nie wiemy, jakie one są. To znaczy,
Nie wiemy, jakie siły mogą Rosjanie zmobilizować, ile tam czołgów mogą władować do środka, jakie będą mieli zapasy amunicji, to wiedzą Rosjanie. Nawet jeżeli byśmy ocenili, znając te wszystkie informacje, ocenilibyśmy szanse rosyjskie na niskie, to nie my będziemy to robić, tylko będą to robili decydenci polityczni, tak? A oni często podejmują takie decyzje, które są w sprzeczności z logiką i mimo tego, że wojskowi powiedzą, że się nie da, to będą próbować. Często bywa tak, że tego typu działania są kontrproduktywne, a czasami się udają, tak? I wydaje się, że ktoś, kto ma małe szanse, nagle odnosi sukces, bo na przykład załamie się wola walki Ukraińców, albo odwrotnie, załamie się wola walki Armii Federacji Rosyjskiej. No dzisiaj nie wygląda na to, żeby wola walki Federacji Rosyjskiej i jej żołnierzy się załamywała. Więc jestem też takim oponentem tego twierdzenia, że morale rosyjskie jest niskie. No jak widać na tych wszystkich filmach, idą i umierają, nie buntują się. Co prawda pojawiają się jakieś filmiki i prośby do Władimira Władimirowicza, żeby pomógł, bo jest zimno i nie ma zaopatrzenia, ale mimo wszystko ci żołnierze siedzą w tych okopach, walczą, umierają i nie widać nagle żadnych ziarn buntu, którego wszyscy oczekują. Tak więc siły zbrojne Federacji Rosyjskiej będą coraz silniejsze, budują jednostki, odbudowują je na zapleczu. Wydaje się, że chcą wplątać w wojnę również Białoruś, żeby jak najbardziej rozszerzyć front i rozrzedzić siły ukraińskie. Więc ta opcja militarna, dodajmy, wojna się cały czas nie skończyła, jest cały czas przez Rosjan grana. No, jeżeli popatrzymy na to też, jakie są poziomy wysyłanego zaopatrzenia i broni na Ukrainę, no to wydaje się, że nie jest to coś takiego, co mogłoby dzisiaj zmienić sytuację na froncie, bo 12 Challengerów czy bateria Patriotów to nie jest liczba systemów uzbrojenia, która zmieni cokolwiek. Tak, zwłaszcza, że jednak ten konflikt charakteryzuje się jakby dużą skalą strat i po jednej i po drugiej stronie, również sprzętowych. I wydaje się, że w tej chwili, jak już poszły te dostawy tego sprzętu postsowieckiego, głównie też od Polski w ilościach kilkuset maszyn, no to w tej chwili jakby ta kroplówka jest jednak wąskim gardłem pewnego rodzaju. Ja tak to postrzegam przynajmniej, jeśli chodzi o ukraińskie zaopatrzenie. Teraz pytanie, czy jak szybko przy ewentualnym nasileniu walk, no bo w tej chwili jednak te walki są bardzo ograniczone do ograniczonego odcinka, no i czy przypadkiem nie będzie tak, że Ukraińcy będą mieli żołnierza, nie będą mieli czym walczyć, jeśli chodzi o te podstawowe jednostki sprzętowe, mowa tutaj generalnie o tym sprzęcie ciężkim, a nie dla niewyposażeniu piechoty. Ale mnie ciekawiło też w tym twoim opracowaniu właśnie, jak podzieliłeś, czy jak opisałeś, taki fajny tytuł zamieściłeś, degeneracja rosyjskiej armii, Sztuki wojennej. czy sztuki wojennej, w taki sposób to określiłeś. I teraz na czym to twoim zdaniem polegało? Znaczy, jakie były błędy rosyjskie właśnie popełnione jeszcze w zasadzie przed rozpoczęciem tego północno-skalowego konfliktu? Rosjanie mają pełną ciągłość, jeżeli chodzi o myśl wojskową, czyli od momentu rewolucji bolszewickiej przez II wojnę światową, zimną wojnę i do dzisiaj. To znaczy opierają się na swoich twórcach, w szczególności w sztuce wojennej, w sztuce operacyjnej, jeszcze z okresu międzywojennego. Jak się tak naprawdę poważnie poczyta książki ich autorów z tego okresu, czyli Triendafiłowa, Swiecina i Sersona, to w zasadzie widzimy to i w II wojnie światowej, i widzimy w zimnej wojnie. Do dzisiaj to widać. I tam wynika z tego, że Rosja ma kogoś w rodzaju operacyjnego artysty, który jest prawdziwym twórcą operacji, bitwy i tego, jak przebiegają kampanie. Natomiast na dole muszą mieć rzemieślnika taktycznego, który wykona wszystkie te zadania, które postawi przed nim ten operacyjny wirtuos, na zasadzie kilku, kilkunastu prostych procedur taktycznych. Tutaj nie jest oczekiwana żadna inicjatywa.
Te klocki taktyczne mają być wykonywane w taki, a nie w inny sposób, w regulaminowy. Chodzi o to, żeby ten wirtuoz nie był zaskakiwany. On chce mieć standardową jakość. Tyle tylko, że Triandafilów i cała ta reszta mieli na myśli armię masową, olbrzymią, liczącą miliony, dziesiątki tysięcy czołgów, artylerii, wtedy również konnicy, samolotów. Dzisiaj, kiedy siły Federacji Rosyjskiej liczą milion czy 1,5 miliona żołnierzy, a na froncie walczy około 300 tysięcy, to nagle okazuje się, że mają za mało wojsk, za mało mają tych klocków, za mało tych mają batalionowych grup bojowych, brygad, pułków, dywizji, bo nagle okazuje się, że to, co wcześniej było nieważne ze względu na masę, jaką osiągała armia sowiecka, to dzisiaj ma kluczowe znaczenie, bo okazuje się, że umiejętności taktyczne są bardzo, ale to bardzo ważne, a armia sowiecka je nie miała i odziedziczyła to Armia Federacji Rosyjskiej po nich. To znaczy oni umieją robić proste rzeczy, a w momencie, kiedy muszą robić rzeczy skomplikowane, oparte na inicjatywie i oparte na innowacjach, okazuje się, że ta armia nie jest do tego zdolna. Ona jest zdolna iść i umierać jak zombie, ale nie potrafi zachowywać się w sposób elastyczny na polu walki. Widać to w całej strukturze dowodzenia i w tej ich nieporadności taktycznej. Widać to było na dziesiątkach filmów, szczególnie w pierwszej fazie kampanii. Oni się uczą, bo zawsze się uczyli. Zapomnieli, czym jest taktyka, czym jest sztuka operacyjna, albo w sposób taki, że wybijali swoje elity wojskowe, albo uczyli się koła na nowo, co najmniej dwukrotnie. Więc teraz pewnie też się nauczą, tylko dzisiaj są w innej sytuacji niż na przykład w II wojnie światowej, bo nie mają potężnych sojuszników, którzy będą ich wspierać strumieniem zaopatrzenia. A sytuacja wewnątrz Rosji wcale nie jest różowa. No tak, ale z drugiej strony też nie mają takiego przeciwnika, jakim była Druga Rzesza, to znaczy nikt nie atakuje rosyjskiego terytorium, tylko w zasadzie oni mają takie, można powiedzieć, wolne ręce w tym konflikcie. To znaczy, jeśli chcą, to mogą włożyć te ręce do wrzątku, a jeśli oparzy za bardzo, to wyciągają i redukują, powiedzmy, szerokość frontu, wycofują się z miejsc, w których ich zdaniem sami nie są w stanie utrzymać. Także to jakby jest też, trzeba też brać pod uwagę to, że jednak Ukraina nie jest takim państwem, generalnie jest państwem chyba i też armią słabszą niż rosyjska, co do zasady. I teraz pytanie, jak są wykorzystywane zasoby jednej i drugiej strony, bo to właśnie decyduje później o tym, jak wygląda jedna czy druga bitwa i ogólnie pole walki. Natomiast no, wydaje się, dlatego Rosja nie ma problemów z tym, żeby zaplanować długą wojnę i prowadzić ją tak długo, aż to Ukrainę zajedzie, prawda? Wydaje się, że właśnie to planują, przestawiają przemysł na produkcję wojenną, mobilizują kolejne tysiące żołnierzy, zastanawiają się, czy poborowych wysłać, bo do tej pory ich nie wysyłali albo wysyłali tylko w małej liczbie na początku kampanii. Jeżeli tak będą mieli zasoby ludzkie i będą potrafili z tych swoich rezerw materiałowych wykrzesać dużo sprzętu, no to nagle się okaże, że ten średni, ale w dużych ilościach użyty sprzęt jeszcze w proweniencji z lat 70. i 80. no będzie spełniał swoją rolę, tak? A z drugiej strony mamy Ukrainę, która wisi na zachodzie już dzisiaj w pełni, a ten zachód zastanawia się cały czas, jak tu nie eskalować i wysyła jednak homeopatyczne ilości uzbrojenia, w szczególności tego nowoczesnego zachodniego. A trzeba pamiętać, że żeby to uzbrojenie zaabsorbować, Ukraińcy potrzebują czasu. Tak, na jedną rzecz jeszcze zwróciłem uwagę właśnie w tym opracowaniu dotyczącym błędów jednej i drugiej strony, bo to w sumie po dwóch stronach wystąpiło. Wypisałeś, że no jedni i drudzy w zasadzie mieli wojska za mało liczebne. I jest taka fajna mapa, ja jeśli pozwolisz, zamieszczę tę grafikę tutaj później w nagraniu. Natomiast no, jakby wszyscy wiedzieliśmy, jakie były uderzenia, obserwowaliśmy to, ale to na mapie bardzo fajnie wygląda. Znaczy, te cele jakby operacyjne rosyjskie jest mapa uderzeń i to na grafice bardzo dobrze wyglądało. To znaczy ten plan nie był wcale głupi, tylko właśnie był problem z tym wykonaniem. I jakbyś tutaj skomentował tą no, liczebność okazało jednej się, i że drugiej strony. Rosjanie mają za mało sił, żeby wykonać uderzenia na pięciu kierunkach operacyjnych. Tak? To znaczy, jeżeli było takie założenie, że uda im się porazić ten najwyższy poziom decyzyjny państwa, to ta decyzja o natarciu na pięciu kierunkach była jak najbardziej sensowna, bo wtedy ten opór sił zbrojnych Ukrainy byłby słaby, tak? Bo niedowodzony.
Zresztą nie wiadomo, jak by się zachowali wtedy żołnierze. I rozcięcie całego ugrupowania sił zbrojnych Ukrainy no, miało wtedy sens, tak? No, podejmowali Rosjanie decyzje na podstawie tej wiedzy, jaką mieli, tej wiedzy wywiadowczej, tej wiedzy, którą chcieli zdobyć o Ukrainie. Te dane były bardzo często błędne lub oparte na błędnych przesłankach. No i skończyło tak się, jak się skończyło, tak? To znaczy prezydent Zełenski został w Kijowie, struktura została, była nienaruszona i siły zbrojne Ukrainy powstrzymały ten pierwszy impet i udało im się rozpocząć cały proces mobilizacji i budowy nowych jednostek, które potem znalazły się na froncie i dzięki temu można było wypchnąć Rosjan z północnej Ukrainy i działać na wschodniej i na południu, tak? Czyli na Chersońszczyźnie. Dzisiaj widzimy znowu, że znowu ta wojna przybrała charakter przewlekły, bitwy w zasadzie pierwszowojennej. Wynika to z tego, że lotnictwo nie działa po żadnej ze stron, to znaczy lotnictwo ukraińskie jest zbyt słabe, żeby osiągnąć sukces, a lotnictwo rosyjskie nie potrafi zdobyć panowania w powietrzu, mimo swojej dość dużej liczebności. No właśnie, na ile twoim zdaniem, wiem, że akurat nie jesteś ekspertem od lotnictwa, ale no, chętnie poznam twoje zdanie, na ile właśnie ten konflikt pokazuje rolę lotnictwa na współczesnym polu bitwy, bo w zasadzie tej roli na Ukrainie nie widać, a dotychczas we wszystkich wcześniejszych takich konfliktach, w których jedną ze stron no, było mocarstwo światowe, no to jednak to lotnictwo w zasadzie pełniło decydującą rolę na polu bitwy. To pytanie powinno być skierowane do pewnie pana profesora Nadolskiego, mojego serdecznego przyjaciela, z którym często o tym dyskutuję, ale w związku z tymi dyskusjami to jakoś tam się na siłach czuję, żeby odpowiedzieć. Jeżeli popatrzymy sobie na Rosjan, to oni się wydają cały czas być jeszcze w głębokich latach 60. czy 70. XX wieku, jeżeli chodzi o rozwój lotniczej sztuki wojennej. To znaczy nie umieją prowadzić operacji takich, jak zaczęli prowadzić Amerykanie od czasu Rolling Thunder, czyli operacji przeciwko północnemu Wietnamowi, które potem pokazywali nam zarówno w czasie Zatoki Perskiej, jak i w operacjach przeciwko Serbii, czy potem w Afganistanie, czy Iraku. Do dzisiaj Amerykanie to jest pełna czołówka światowa i dla nich siły powietrzne to jest ten jeden chyba z najważniejszych rodzajów sił zbrojnych, bez którego powodzenie wojny czy kampanii jest niemożliwe. Rosjanie chcieli zaplanować podobne działanie. Tu jest był bardzo fajny raport brytyjskiego RUSI, który mówi o wojnie powietrznej na Ukrainie, o obronie przeciwlotniczej. I wydaje się, że na początku nawet całkiem nieźle im szło. Wynikało to z tego, że ukraińska obrona przeciwlotnicza dokonywała przegrupowania, wycofywała się z miejsc stałej dyslokacji i budowała jakby na nowo system obrony przeciwlotniczej, ale też i operacje rosyjskie były całkiem nieźle pomyślane, a ich walka radioelektroniczna była skuteczna. Tyle była, że aż nawet zbyt skuteczna, ponieważ zagłuszyła wojska lądowe, Tak, słyszałem o tym. które poprosiły siły powietrzne o wyłączenie tego zagłuszania, bo nie są w stanie ze sobą rozmawiać, tak? A potem w ogóle siły powietrzne zostały wezwane jako straż pożarna na ratunek tym pokawałkowanym kolumnom pancernym, które gdzieś tam w stepie się zatrzymały i nie mogły kontynuować natarcia, a wręcz zaczynały być pod oblężeniem. W tym momencie odbudowała się ukraińska obrona przeciwlotnicza i ona do tej pory trwa. Trzeba pamiętać, że to były jedne z najpotężniejszych sił przeciwlotniczych, jeżeli chodzi o liczbę efektorów na kontynencie, mniejsze tylko od Rosji. I nagle okazało się, że Ukraińcy potrafili odmówić siłom powietrznym Federacji Rosyjskiej panowania w powietrzu. To trochę tak jak w wojnie Egiptu z Izraelem w 1973 roku. Okazało się, że nowoczesna obrona przeciwlotnicza jest w stanie na pewien czas powstrzymać nieprzyjaciela w powietrzu. Tak? To znaczy sami nie wywalczamy przewagi w powietrzu, ale uniemożliwiamy przeciwnikowi jej osiągnięcie. A bez lotnictwa mamy pierwszą wojnę światową na froncie. To znaczy bez tego superelastycznego narzędzia wojny, które może zniszczyć zaplecze i siły przeciwnika na froncie i do tego precyzyjnie na każdym z kierunków, szybko i sprawnie, to bez tego ofensywa będzie bardzo trudna, bolesna i będzie się wolno przedzierać przez system umocnień przeciwnika, bo każda ze stron buduje teraz system umocnień inżynieryjnych,
Znowu wracamy do pierwszej wojny. Wiesz co, zapytałbym cię jeszcze jedną rzecz, bo bardzo ciekawe rzeczy powiedziałeś, ale właśnie o zakresie lotnictwa. Może będziesz znał odpowiedź, może nie, ale jak się zastanawiam, skoro, bo też mówi się o tym, że Rosjanie utracili niejako nawet ten potencjał, który posiadali, bo przecież posiadali potencjał tych misji lotniczych dotyczących niszczenia wrogiej obrony przeciwlotniczej. Do tego są przecież specjalne pociski. Są te misje SEAD chyba, tak? Czy coś takiego i w każdym SAD, razie... DEAD, tak, są Tak, różne. tak, tak, tak. Niszczenia, porażenia obrony przeciwlotniczej przeciwnika. I jakby tego nie prezentowali nam Rosjanie i czy twoim zdaniem oni są w stanie odtworzyć sobie te zdolności i powiedzmy, gdyby znowu uderzyli jakąś dużą ławą, jakąś dużą operacją, to w ramach tej dużej operacji byliby w stanie już wykorzystać to lotnictwo w taki sposób, jaki powinno zostać wykorzystane pierwszego dnia wojny? Tego nie wiemy, wydaje mi się, że nie, ale jednak bardzo słaba aktywność lotnictwa wydawałaby się wskazywać na to, że być może te jednostki gdzieś tam ćwiczą. Bo żeby zaplanować tego typu operacje, to trzeba pamiętać o tym, że to jest bardzo skomplikowana operacja. To znaczy, mamy wiele zespołów uderzeniowych, każdy zajmuje się czymś innym. Jedne zespoły atakują bezpośrednio radary, inne bezpośrednio efektory, inne zagłuszają, trzecie wspierają i osłaniają od strony lotniczej. Konieczne są cysterny latające, ponieważ żeby zebrać ten cały zespół uderzeniowy, tak zwany strike package w powietrzu, to trzeba pamiętać, że one przylatują z różnych kierunków, z różnych lotnisk w różnym czasie, a muszą zebrać się w jednym, tak? Czyli jednym zaczyna już brakować paliwa, kiedy inne dopiero przylatują, więc muszą być tam cysterny powietrzne. To wszystko trzeba zaplanować, skoordynować. Trzeba mieć dobre rozpoznanie, żeby wiedzieć, w co uderzyć, żeby nie walić w makiety, tylko w realne stanowiska dowodzenia, radary i pozycje baterii, rakiet przeciwlotniczych. To jest bardzo skomplikowana operacja i do tego wymaganych są setki oficerów, dobrze wyszkoleni lotnicy, broń precyzyjna, więc obstawiam, że Rosjanie mogą próbować coś takiego sklecić, ale na pewno nie wyjdzie im to na poziomie takim, jak umieją to Anglosasi czy Izraelczycy. Wiesz, teraz właśnie sobie przypomniałem jakby te wszystkie teoretyczne koncepty jeszcze przedwojenne, kiedy to wielu teoretyków mówiło, czy komentatorów bardziej, może tak to nazwijmy, że Rosjanie są zdolni wykonać uderzenia rakietowe, które przeciążają systemy przeciwnika i skoordynować takie ataki. I w zasadzie tego na Ukrainie w ogóle nie pokazują. Te uderzenia rakietowe są naprawdę dosyć takie chaotyczne, może są wystrzeliwane w jednym czasie, ale to nie widać, żeby Rosjanie faktycznie mogli nawet logistycznie zabezpieczyć pod względem ilości wyrzutni, pocisków wystrzelonych w jednym momencie, czy nawet koordynatów i zgrania tego, żeby te pociski latywały w cel w jednym momencie, a jeszcze oprócz tego, żeby w ten cel trafiły, bo tutaj też jest problem z celnością, jeśli chodzi o systemy rakietowe akurat rosyjskie. Także jakby jak mówiłeś o tym lotnictwie, to pokazuje, jak skomplikowane procesy muszą zostać dobrze dograne, nawet choćby w przypadku takiego ataku lotniczego, żeby takie uderzenie wykonać i tego Rosjanie po prostu nie pokazują, a co dopiero, jak gdyby mieli na przykład atakować cele morskie, bo w kontekście celów morskich też były takie teorie o tych masowych atakach rakietowych, czy to z lotniczych nośników, czy też systemów lądowych. Tak, tylko tak zupełnie na marginesie sobie to przypomniałem. Ale zapytałbym cię o jeszcze jedną rzecz, która mnie uderzyła mocno w tym opracowaniu, które zrobiłeś. To jest, tam chyba mówiłeś, że w zasadzie rosyjskie wydatki na jednego żołnierza, jeśli chodzi o armię, są tylko dwukrotnie większe niż ukraińskie. Znaczy, to chyba ująłeś w słowach tylko, chociaż z drugiej strony to można powiedzieć, że to jest dwukrotnie, aż dwa razy więcej wydanych środków na żołnierza niż na żołnierza ukraińskiego, a mimo to ten żołnierz ukraiński jednak sobie radzi lepiej. Teraz na ile też zaobserwowałeś taką zmianę, bo wiem, że taka chyba była, że rzeczywiście na samym początku wojny Ukraińcy jednak nie byli dobrze wyposażeni i to wyposażenie gdzieś tam dopiero w lato z zachodu do nich przybyło i rzeczywiście ci żołnierze zaczęli być lepiej wyekwipowani niż rosyjscy odpowiednicy. Jak to z twoich obserwacji wynika?
No to chodziło mi o to, że ja po prostu podzieliłem budżet obronny z 2021 roku przez liczbę żołnierzy, Tak, jaka tak, była tak, tak, tak. raportowana przez na przykład przez Military Balance czy na stronie Global Firepower. Więc jak sobie to podzielimy, to okazuje Tak. się, że Rosja miała budżet około 10 razy większy niż ukraiński, a wydatki na żołnierza były tylko 2 razy większe, rosyjskie niż ukraińskie. To oznacza, że Rosjanie mieli dużo więcej żołnierzy w porównaniu do Ukrainy, jeżeli chodzi o ten budżet. Tak? Oni mieli pięciokrotnie więcej Tak, żołnierzy, więc tak. z tego wynikła ta różnica, ale to pokazuje, że bo jak sobie policzymy, że zdaje się tam Ukraińcy mieli około 25-27 tysięcy dolarów na żołnierza, a Rosjanie około 50-60. W takim no, dość sztucznym podziale, tak? No bo wiadomo, że to tak nie działa, to jest taki sztuczny podział, ale coś tam on pokazuje, tak? Tak, Warto tak. powiedzieć, że Amerykanie mieli 550 tysięcy, tak? Dolarów na żołnierza, a my około 100 tysięcy, więc My tak to porównywalnie pokazuje. z tego, co widziałem do Rosjan, prawda? Tak mniej więcej, pi razy drzwi Nie, no porównywalne jakoś, więcej. My więcej trochę. porównywalnie raczej byliśmy między Rosją a Chinami, w połowie między tymi dwoma krajami. Chiny miały około 120, Rosja około 60, my około 100, czyli tak A, okej. Okay. Coś źle pamiętam. mniej więcej byliśmy lepsi od Rosjan jesteśmy, a słabsi od Chińczyków, jeżeli chodzi o tą statystykę jedną, tak? Ale to pokazuje to, że liczy się liczba żołnierzy, ważne są wydatki, ile chcemy wydawać na armię i to się koniec końców przekłada na jakość sprzętu i jakość żołnierzy, którą mamy, tak? Ukraińcy mieli wtedy mało liczebną armię, więc byli w stanie na przykład odrestaurować sporą część swojego arsenału czołgowo zmechanizowanego, tak? I przez te wszystkie lata, dzięki niskiej liczebności armii w porównaniu do potrzeb, tak? I w porównaniu do dość niskich nakładów na zbrojenia, bo nie większych niż 4%, chyba największe to było 3,8%, to jednak udało im się zbudować taką armię, która no, na początku 2022 roku była w stanie powstrzymać Rosję. No tak, Więc bo ty mówisz, no. ale ty mówisz też, to tak wszystko fajnie wygląda w tych relacjach, bo ty mówisz o relatywnie małej liczebności armii ukraińskiej. Oczywiście, jak zrozumiałem, relatywnie do armii rosyjskiej, która jest milionowa, no ale jednak Ukraińcy podwoili tą liczebność armii w stosunku do 2014 roku, no i tam było ponad 200 tysięcy żołnierzy, jakby No tak, w pod 2014 mieli chyba 160 tysięcy etatów, które nie były do końca wypełnione. W przededniu wybuchu wojny mieli około 230 tysięcy etatów, tak? Czyli i one były w zasadzie wypełnione. Więc to rzeczywiście jest całkiem spory skok, bo blisko 100 tysięcy. No i właśnie dlaczego mówisz, że i tak była za mała na ich potrzeby? To jest ciekawe. Skoro podwoili liczebność armii Ukraińcy, a jednak twoim zdaniem jest ta armia i tak jest niewystarczająca na ich potrzeby. No bo jak ma się 2,5 tysiąca kilometrów granicy z Rosją i widzi się tygrysa gotującego do skoku co najmniej od roku, no bo pierwsze sygnały o koncentracji wojsk Federacji Rosyjskiej na terenie przygranicznym mieliśmy już w kwietniu, maju 2021 roku. A dopiero na przykład 1 stycznia wchodzi ustawa o obronie terytorialnej i są tworzone brygady obrony terytorialnej, bataliony obrony terytorialnej. Tak, no to akurat obrona terytorialna jest dość prostym sposobem na zwiększenie liczebności sił zbrojnych. I oni to dopiero zrobili 1 stycznia 2022. Więc no są to takie zaszłości, które powodują, że wtedy, kiedy potrzebujesz dużego nasycenia wojskiem, masz z tym problemy. No i na pewno Ukraińcy mieli na początku z tym problem. Gdyby byli w stanie przeprowadzić mobilizację na kilka tygodni przed wojną i doprowadzić swoje siły zbrojne do poziomu liczebności, czyli połowy tego, co jest dzisiaj, no to zadanie rosyjskie byłoby jeszcze bardziej utrudnione. Chociaż na obronę strony ukraińskiej, jeśli chodzi o te późne założenie WOT-u, to dałbym to, że jednak oni w 2015 roku przywrócili pobór. Więc niejako tutaj powiedzmy te szkolenie czy rezerwy chyba w ten sposób sobie wyobrażali wcześniej. I ten WOT chyba Tak, był ale jakimś trzeba takim. pamiętać, że powoływanych z poboru było mniej więcej między 20 a 30 tysięcy rocznie, więc to nie był bardzo duży pobór, to był sposób na zwiększenie
rezerw na pewno, ale armia ukraińska miała charakter quasi zawodowy. Więc no to wybrali taki model armii. Zresztą mówił o tym, że przy tym modelu zostaną, tak? Że zostaną przy modelu kontraktowym po zakończeniu wojny. Widocznie coś w tym modelu kontraktowym jest, skoro oni po 10 miesiącach doświadczeń wojennych cały czas chcą mieć armię quasi zawodową, wzmocnioną powszechnym ruchem oporu budowanym przez OT. Czyli taki To system też jest jakiś mieszany, wniosek można dla Polski. powiedzieć, nie? Że... Tak, to też jest wniosek dla Polski, że przejście na armię całkowicie poborową możliwe jest w krajach, które mają sporo pieniędzy, na przykład Korea Południowa albo Izrael, i zachowanie wysokiej jakości sił zbrojnych. Natomiast wszędzie tam, gdzie jest pobór, no to jednak te siły zbrojne są niższej jakości, a kraje, które toczą wojny, takie jak, nie wiem, Ukraina, Federacja Rosyjska, czy kraje, czy Stany Zjednoczone, no one są jednak raczej w systemie wojsk zawodowych, wzmacnianych ewentualnie siłami ochotniczymi, tak jak Gwardia Narodowa, Obrona Terytorialna, czy inne tego typu organizacje. To jeszcze jedno pytanie a propos tych błędów jednej i drugiej w zasadzie strony, bo wydaje się, że obie strony nie były przygotowane do długiego konfliktu. No ale różnica chyba polega na tym, że nie wiem, jak ty na to patrzysz, ale Ukraina nie była przygotowana do długiego konfliktu i już nie ma szans jakby się przestawić na prowadzenie takiego konfliktu, to znaczy bez pomocy zachodniej, no prawdopodobnie by już chyba przegrali. Natomiast jeśli chodzi o Federację Rosyjską, ta zdolność do prowadzenia długotrwałego konfliktu, mimo że tego nie planowali, ona jednak jest. Nikt nie planuje długiej wojny, wszyscy planują krótką i zwycięską. Tak, zgadzam się w 100%. To znaczy, Federacja Rosyjska ma możliwości prowadzenia długiej wojny ze względu na to, że jest samowystarczalna ekonomicznie, ma surowce, w tym surowce energetyczne, jakoś będzie obchodzić tę embargo i będzie produkować w miarę zaawansowaną broń, lepiej lub gorzej. Natomiast Ukraina całkowicie zaczyna wisieć na zachodzie. I mimo tego, że populacja ukraińska, naród ukraiński chce się bić, chce walczyć, to jednak materialne składniki tego sukcesu leżą na zachodzie, a nie na Ukrainie. Użyłeś takiego sformułowania, czas to krew, i to miało związek z fazami pewnej tej wojny, które sobie sam wypisałeś w tym opracowaniu, także jakbyś mógł rozwinąć tą myśl. W listopadzie 1941 roku, kiedy Wehrmacht wykonuje ostateczne uderzenie na Moskwę, Żukow stoi na czele obrony Moskwy i rzuca kolejne jednostki, które są mielone przez Niemców, które biją się, ponosząc olbrzymie straty, ponieważ wie, że na tyłach gromadzą mu się rezerwy, którymi będzie mógł wykonać kontrofensywę. To jest ten okres, w którym on kupuje czas za życie własnych żołnierzy. Żukow to jeden z tych najbardziej bezwzględnych dowódców II wojny światowej, który nie miał wyrzutów sumienia związanych z tym, że zginęło wielu jego żołnierzy. I w pewnym sensie był taki moment w kampanii ukraińskiej, kiedy Rosjanie przycisnęli Ukraińców w Donbasie, to był maj, czerwiec 2022 roku, kiedy zaczęli używać olbrzymich ilości amunicji artyleryjskiej, kompensując sobie tym brak piechoty, i Ukraińcy ponosili tam bardzo wysokie straty. Musiał tam nawet pojechać prezydent Zełenski, żeby uspokajać żołnierzy. Pamiętamy, że wtedy była seria komunikatów ze strony ukraińskiej o tym, jak bardzo wysokie są straty ukraińskie, sięgające 500 żołnierzy zabitych dziennie. I to był poziom strat, który w zasadzie w długim okresie uniemożliwiałby im dalsze prowadzenie wojny. Było to na chwilę przed tym, kiedy Ukraińcy dostali HIMARSy i rozpoczęli kampanię himarsowania zaplecza rosyjskiego, i nagle okazało się, że ten nowoczesny sprzęt zachodni w niewielkiej liczbie w sumie, tak, no bo kilkudziesięciu sztuk, dwudziestu kilku, całkowicie zmienił dynamikę tego konfliktu. To pokazuje też, jak potężne są dzisiaj Stany Zjednoczone, które ułamkiem ułamka swoich sił i zasobów potrafiły wpłynąć na kampanię ukraińską,
którą toczy niewątpliwie całe państwo rosyjskie przeciwko Ukrainie, a kilkadziesiąt tego typu systemów uzbrojenia całkowicie zmieniło sposób działania i Ukraińców, i Rosjan. Więc był taki moment, w którym Ukraińcy ponosili bardzo wysokie straty i wydaje się, że rzeczywiście był to ten taki żukowowski moment kupowania czasu za krew. Tak obserwując ten konflikt, no nie da się nie myśleć o wojnie na Ukrainę, nie myśląc jednocześnie, nie mając z tyłu głowy właśnie ich jednak tych dużych mas wojska, no bo po stronie ukraińskiej deklaruje się już około miliona żołnierzy, że jest. Strona rosyjska w tej chwili angażuje już setki tysięcy, a jest całkiem możliwe, że zaangażuje jeszcze dodatkowo drugie tyle. Więc ten konflikt naprawdę, jeśli chodzi o skalę i zaangażowanie i liczebność armii, on nam się rozszerza. No ale tak uważasz, że to jest powiedzmy taki wypadek przy pracy współczesnych konfliktów, to znaczy no jeden się taki zdarzył naprawdę masowy, czy który się przeradza już w zasadzie w masowy konflikt, czy też Polska jednak, bo już przechodząc do tych wniosków dla Polski, powinna kalkulować w swojej przyszłości, że tego rodzaju konflikty o takiej skali i o też takiej długości trwania, one stanowią dla nas zagrożenie i powinniśmy już się przygotowywać właśnie pod kątem również tego rodzaju konfliktów, a nie tylko na te krótkie, które miałyby się zakończyć po tygodniu, dwóch czy trzech. No, bardzo trudne pytanie. To pytanie też o charakter przyszłej wojny, jak on się zmienia, jak będzie wyglądała przyszła wojna i w jaki sposób się do niej przygotowywać. Ja na pewno wiem, że po pierwsze, wojna cały czas trwa, nie znamy jej wyniku. Po drugie, jesteśmy poddawani działaniom informacyjnym zarówno jednej, jak i drugiej strony i w sumie mało wiemy o tym, co tam się dzieje. Mamy jakieś tam informacje, jeżdżą tam ludzie, rozmawiają z Ukraińcami, więc mamy jakieś tam sposoby wejrzenia w to tam się rzeczywiście dzieje, ale wyciąganie wniosków na podstawie, przynajmniej mówię o tej bractwie osintowym, o sobie samym, tak, ja nie mam dostępu do żadnych super tajnych danych, raportów wywiadu i tak dalej, to chyba jest za wcześnie na to i nie wolno dać się podnieść emocjom. Pamiętasz, pewnie była taka sytuacja, jak Ormianie walczyli z Azerami w 2020 roku i nagle wszyscy powiedzieli, że drony to jest lek na wszystko, że powinniśmy mieć drony, tylko drony i że przyszłością w ogóle wojny będą drony. Okazuje się, że jednak nie, tak, i że ten bardzo specyficzny konflikt między specyficznymi stronami o długości trwania już kilkudziesięciu lat miał po prostu taką, a nie inną dynamikę i coś się tam zmieniło, ale nie wolno z tego wyciągać wniosków jednoznacznych dla Polski, pod to konstruować polskich sił zbrojnych. Jak te polskie siły zbrojne mają być skonstruowane, to pewnie jest rola decydentów politycznych i wojskowych na najwyższych szczeblach, którzy muszą mieć dostęp do tego, żeby do tych informacji, jak ta wojna rzeczywiście wygląda, no, ale Polska to nie Ukraina. Tu trzeba pamiętać o tym, że powierzchnia, ukształtowanie terenu, liczba ludności jest inna, jeżeli chodzi o na przykład gęstość zaludnienia, bo sama liczba ludności jest porównywalna. My jesteśmy w innym punkcie rozwoju gospodarczego, jesteśmy w sojuszach gospodarczych i wojskowych. Mamy drugą linię NATO w sensie wsparcia. To nie znaczy, że NATO nas obroni, ale z drugiej strony, no po co byśmy byli w sojuszu takim jak NATO, gdybyśmy nie mieli liczyć na naszych sojuszników? To nie znaczy, że nie mamy budować sił zbrojnych, czy ich nie rozwijać, tylko że nie musimy przynajmniej w krótkiej bądź średniej perspektywie przygotowywać się do pełnej samodzielności strategicznej, a takie głosy słyszę. Na razie byłoby to kontrproduktywne i byłoby to złe użycie zasobów. Natomiast jakiej armii potrzebujemy? No pewnie takiej, która w jednym z elementów, z którym będzie sobie musiała poradzić, będzie tego typu wojna jak na Ukrainie, czyli z dużą ilością żołnierzy, z dużą ilością sprzętu, może niezbyt rozwiniętego technicznie, co stawia nas w całkiem niezłej sytuacji, bo my akurat dostęp do technologii wojennych mamy i to mamy na poziomie takim, który może nam zapewniać przewagę techniczną i to znaczną. No tak, w zasadzie teraz patrząc na to, jaką pomoc dostaje Ukraina, to te szczeble jakby tej
takiej drabinki, po której wspinają się państwa NATO w zakresie tej pomocy dla Ukrainy, one cały czas się posuwają do góry i coraz nowszy i coraz lepszy sprzęt jest przekazywany Ukrainie, a my w zasadzie możemy ten sprzęt, i nabywamy go zresztą jeszcze przed konfliktem, i możemy sobie go wpiąć, powiedzmy, w nasz system obrony i generalnie zrobić całą koncepcję funkcjonowania sił zbrojnych jeszcze przed konfliktem. Nie będziemy musieli, czy nie musimy tego robić w czasie działań wojennych, co pewnie jest, to pewnie przyspiesza pewnego rodzaju procedury, no, ale z drugiej tak, strony. dostaliśmy też przyspieszenia, tak, no bo jednak wojna na Ukrainie spowodowała znaczące zmniejszenie stanu naszego bezpieczeństwa. Federacja Rosyjska okazała się być krajem zbójeckim, wspierającym terroryzm, prowadzącym wojny z innymi krajami. Jasno powiedziała, gdzie widzi miejsce Polski, to znaczy jako sfinlandyzowanej w szarej strefie między zachodnią Europą a Federacją Rosyjską, wykonującą polecenia z Moskwy. No już raz byliśmy w tej sytuacji, jeszcze gorszej, co prawda. Ja nie mam wątpliwości, że znalezienie się w takiej sytuacji byłoby końcem projektu rozwojowego dla Polski, tak jakbyśmy chcieli go widzieć. Więc chyba warto płacić za bezpieczeństwo. Niestety, jak powtarzam to zawsze swoim studentom, że pieniądze wydane na armię to są źle wydane pieniądze, bo lepiej je wydawać na edukację, na służbę zdrowia, na rozwój gospodarczy, tyle tylko, że świat nie jest doskonały. I niestety musimy płacić za bezpieczeństwo i wydawać pieniądze na siły zbrojne, No, bo bez tych sił inaczej. zbrojnych i bezpieczeństwa nie byłoby edukacji, nie byłoby służby zdrowia, nie byłoby Dokładnie niczego tak. innego, tak? Dokładnie tak. Można było brać rentę pokoju w latach 95-2013. To się skończyło. Ale wydaje ci się, że właśnie jak to oceniasz, jeśli chodzi o, powiedzmy, miejsce, w którym w tej chwili jesteśmy z naszą armią i naszym bezpieczeństwem w kontekście tego, co się dzieje na Ukrainie, w kontekście też przygotowań ukraińskich, na ile czerpiemy z nich, z swoich obserwacji, a na ile jesteśmy w lepszej bądź gorszej sytuacji i na jakich płaszczyznach? Pytanie raczej jest, w jakiej sytuacji znajdziemy się za kilka lat, kiedy zrealizowane zostaną te zakupy, które właśnie teraz się dzieją. Tak, tak. Ja nie wątpię w umiejętności sił zbrojnych w absorpcji tego sprzętu. Uważam, że brakuje nam szeregu dokumentów strategicznych, które powinny zostać wydane już jakiś czas temu. Mamy strategię bezpieczeństwa narodowego z 2020. Powinny zatem pójść strategie obronności i wskazanie, taki kierunkowskaz dla sił zbrojnych, co chcemy, żeby one umiały i co, żeby one miały osiągnąć. Tak? Bo oczywiście jest dużo dokumentów niższego szczebla, czyli plan modernizacji technicznej, czy plan użycia sił zbrojnych, one są w części niejawne. Więc w siłach zbrojnych się dzieje i mam nadzieję, że te siły zbrojne nasze będą coraz lepsze. Pamiętajmy, że działamy też w systemie sojuszniczym, tak? To znaczy to się przenika, no bo mamy, sami tworzymy, jakby jesteśmy trzonem Dywizji Północny Wschód, mamy korpus w Szczecinie, mamy Forward Presence w Polsce, tak, grupy bojowe NATO. Więc NATO już tu jest, tak? Przy tych możliwościach i sprzęcie, którymi dysponują w szczególności Stany Zjednoczone, ale nie tylko, będziemy wiedzieli, że coś się dzieje za wschodnią granicą z odpowiednim wyprzedzeniem. Więc mamy teraz okno czasowe, w którym możemy zbudować nasze siły zbrojne, aby nam się to udało sprawnie i szybko, i ten poziom odstraszania, który Polska prezentuje, spowodował, że Federacja Rosyjska nawet nie pomyśli o tym, żeby tu przyjść. A tak na twoje oko, mierząc, powiedzmy, dzieląc te straty rosyjskie przez dwa, to co deklarują Ukraińcy, ale gdyby Ukraina przegrała, no to mniej więcej ile by czasu zyskaliśmy na tym, że Rosjanie ponieśli takie, a nie inne straty, czy też nie można tego w tym kontekście tak postrzegać, z tego względu, że w tej chwili na przykład Rosja, która mobilizuje armię, która no, odtwarza starszy sprzęt, ale jednak wprowadza go do wojska, że to nie będzie tak, że nawet przy tak dużych stratach, jakie już poniosła Rosja, to po tym konflikcie Federacja Rosyjska będzie w zasadzie bardziej gotowa do zagrożenia NATO i będzie bardziej gotowa do konfliktu niż parę miesięcy wcześniej. Właśnie to chciałem zauważyć, że skoro przestawiają gospodarkę natury wojenne, zaczynają mobilizować wojsko w swoich poborowych żołnierzy, to nagle może się okazać, że w drugim czy trzecim roku wojny z Ukrainą
dysponują potężnymi siłami zbrojnymi w sensie liczebnym, nawet ze słabym wyposażeniem, ale jednak idącym w tysiące czołgów, nagle może się okazać, że zaczną myśleć o ucieczce do przodu bardziej niż zatrzymaniu się na samej Ukrainie. Więc myślę, że najbliższe 2 lata mogą być bardzo nieciekawe i niebezpieczne również z punktu widzenia naszej ojczyzny. Tak, bo wiesz, ja też tak uległem w pewnym momencie takim optymistycznym założeniom, że o Jezu, oni tyle potracili, że to już jest chyba makabra dla Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej w kontekście i posiadania sprzętu, i strat kadrowych. I tak rzeczywiście przemawiały do mnie te argumenty, że dzięki tej wojnie ugraliśmy X lat. Tylko problem jest taki, że faktycznie, jeśli Rosja w tej chwili uruchomiła to koło zamachowe, wojenne i gospodarczy, i przemysł przestawiony, i już w zasadzie już mobilizują tych żołnierzy, więc jak ich mobilizują, no to te będą ich mobilizować, mogą ich mobilizować dalej i utrzymywać w tej armii. No to jeśli konflikt zakończyłby się może nie za 4-5 lat, ale powiedzmy w tym roku choćby, gdyby udało mi się zakończyć ten konflikt na swoją korzyść w 2023 roku, to naprawdę byśmy byli chyba jednak w bardzo trudnej sytuacji, o wiele gorszej niż w 2020. Pierwszym, tak mi się wydaje. No myślę, że dlatego właśnie ta polityka zakupowa wygląda, jak wygląda. To znaczy z szybkimi terminami dostawy i to całkiem dużych ilości sprzętu, tak? Zaraz będziemy mieli Abramsy, tak? K2 przyjeżdżają, K9 też zaraz będą przyjeżdżać do Polski, więc no wynika to właśnie moim zdaniem, ta polityka zakupowa głównie z tego powodu, że jednak nasi decydenci polityczni patrzą na w przyszłość i oceniają ją jako ryzykowną. No powiem ci szczerze, że dopiero teraz tak do mnie to w rozmowie z tobą tak naprawdę doszło jak młot, bo naprawdę jeszcze godzinę temu dalej bazowałem trochę na tym, że ugraliśmy trochę czasu, ale Ale to też bez przesady, no nie wolno straszyć. nie, no znaczy w Pamiętamy, że kontekście. jesteśmy w potężnym sojuszu militarnym z największą potęgą militarną świata, największą na świecie. Jesteśmy pod parasolem nuklearnym Stanów Zjednoczonych. Oni nie mogą sobie pozwolić, żebyśmy wypadli z systemu ich sojuszu, bo to byłaby katastrofa do potęgi wielu potęg większej niż Afganistan. Także to okno możliwości, w którym realizuje się ten zły scenariusz, jest bardzo, ale to bardzo wąskie i mało prawdopodobne. Niemniej jednak zostało moim zdaniem słusznie ocenione, że trzeba zrobić wszystko, żeby jak najbardziej zwiększyć odporność i siłę sił zbrojnych w szybkim czasie. Tak, to się zgadzamy, znaczy w sensie takim, że też moim zdaniem nie ma szans na to, żeby Rosja jednak zaatakowała NATO, ponieważ jest dużo, dużo słabsza i po prostu to mi się wydaje, że byłaby po prostu totalna masakra, gdyby doszło do starcia konwencjonalnego, zwłaszcza No z ale uwagi na wiesz, to przewagę lotniczą. często to wygląda zupełnie inaczej z perspektywy politycznej, dynamiki wewnętrznej systemu politycznego, który może być na Kremlu wtedy, jak się zdarzą tego typu rzeczy. Mogą się różne rzeczy zdarzyć, kolejne czarne łabędzie. Mieliśmy czarny łabędź, czyli COVID, tak? Potem mamy konflikt na Ukrainie. Nie wiadomo, co mogłoby się zdarzyć na przykład Tak. w świecie szeroko rozumianym, co by spowodowało, że taki pomysł na agresję pojawi się jednak w głowach decydentów rosyjskich. To No, pomysł na agresję, no ale mimo wszystko wydaje mi się, że jest na dzień dzisiejszy jest małe ryzyko, chociaż rzeczywiście, tak jak słusznie zauważasz, że jest dużo rzeczy, które możemy nie przewidywać, a które zmienią sytuację za x nawet miesięcy. Natomiast wybuch superwulkanu w Yellowstone na przykład, nie? na przykład. Natomiast bardziej chodziło mi o to, że poprzestawiało mi się trochę w głowie w kontekście tego, że zmieniłem jednak zdanie, że my jakiś czas zyskaliśmy. To znaczy, jeśli w kontekście tego uzbrojenia i strat rosyjskich i tak dalej, bo jeśli rzeczywiście Rosjanie wygraliby w tym roku po wielkiej mobilizacji armii, no to wydaje mi się, że może nie atakowaliby Polski czy NATO, bo jednak stosunek sił byłby dla nich z dużą niekorzyścią, zwłaszcza technologiczne tutaj jakby możliwości w zakresie sprzętu wojskowego też, ale i doktryny i całości jako takiej, ale wiesz, no na pewno chcieliby w mojej ocenie uderzyć politycznie mocno, w sensie takim, że mieliby armię, żeby ją wystawić na całej granicy wschodniej NATO,
również na granicy polsko-ukraińskiej, gdyby Ukrainę zajęli. I jakby No i mieliby tyle ukraińsko-rumuńskiej, tak? i Ukraińsko-rumuńskiej, ukraińsko-rumuńskie oczywiście, czy tak. węgierskiej i słowackiej, tak? Czyli I jeszcze państwa bałtyckie, tak? Fizycznie mieliby taką armię, która byłaby, powiedzmy, przedmiotem jakiejś licytacji później w negocjacjach zachodnio-rosyjskich. Znaczy w tym kontekście uważam, że jednak nie jest tak, że oni po zajęciu Ukrainy będą musieli odczekać parę lat, no chyba że ta wojna jeszcze parę lat potrwa, wtedy może się sytuacja zmienić, ale na dzień dzisiejszy, gdyby ta Ukraina została zajęta, to oni rzeczywiście mogliby z dnia na dzień w zasadzie zacząć grozić. Ja nie mówię wypowiadać wojnę, ale próbować licytować i próbować zmieniać No, swoją budować sytuację napięcie, prowadzić geopolityczną. działania Tak. informacyjne, tak, Czy choćby wymuszać jakąś wojnę różne rzeczy. hybrydową tutaj w Polsce, nie wiem, zaczęłyby nam wybuchać tutaj jakieś różnego rodzaju infrastruktura krytyczna, energetyczna, a przecież tego rodzaju działania, wydaje mi się, że cała jakby też taki potencjał intelektualny i osobowy rosyjski, on jest teraz w tej chwili skupiony jednak na działaniach na Ukrainie. A jeśli ta Ukraina zostałaby zajęta, to mogliby to wszystko przerzucić na operacje w Polsce. Także tutaj mielibyśmy taką być może wojnę hybrydową i to już niebawem. Także w tym kontekście właśnie się zastanawiam, że to jest jednak, że to nie jest taki spokój, jak myślałem, że okej, okay, że jeszcze 4-5 lat pewnie będą musieli się odbudować, dopiero będą politycznie próbowali coś grozić, bo nie będą fizycznie mieli armii do tego, żeby próbować choćby grozić. A wydaje się, że jednak właśnie ta zmiana, ten przestawienie się gospodarki na wojenne tory. No i jeszcze dorzućmy do tego olbrzymią kolejną falę uchodźców, tym razem większą o rząd wielkości może nawet Która powodowałaby większe zamieszanie u nas, tak. niż to, co było, tak? Czyli jeżeli by Rosji się udało, no to też z drugiej strony musieliby być zajęci tym, co się dzieje na Ukrainie, bo jednak okupacja takiego obszaru i walka z partyzantką miejską, czy i każdą inną na Ukrainie, kiedy przy tej ilości broni, która jest dostępna dzisiaj dla Ukraińców, to byłoby wyzwanie dla każdej armii, a dla rosyjskiej będzie w szczególności, tak? Ale nie byłbym aż takim pesymistą. Na pewno jest tak, że bycie w sojuszach, w szczególności w NATO, trochę nam jednak zmienia ten obraz. Na pewno, tak. Więc dziękujmy Bogu, że tak się stało w tym dwudziestoleciu po 89 roku, że udało nam się wstąpić zarówno do Unii Europejskiej, jak i do NATO. I myślę, że tym optymistycznym akcentem możemy zakończyć, bo już na sam koniec to trochę postraszyliśmy, ale tak powiem Ci szczerze, że lubię takiego rodzaju rozmowy właśnie, które mnie doprowadzają do jakichś pewnego rodzaju nowych przemyśleń i łamią jednak jakiś schemat, który gdzieś skądś zaczerpnąłem i w niego uwierzyłem, bo powiem szczerze, że nie zastanawiałem się nad tym wcześniej. Zresztą tego wcześniej nie było widać, bo rzeczywiście w połowie tamtego roku no to Rosjanie wyglądali na zdruzgotanych militarnie, no a teraz zupełnie to wygląda inaczej, a raptem minęło pół roku, 6 miesięcy i sytuację można oceniać zupełnie, zupełnie inaczej. Zresztą też pojawiało się przecież wiele głosów już w maju, że Rosjanie przegrali, byli tacy generałowie nawet u nas w Polsce, którzy komentowali to, że no, w nie tylko w zasadzie Polsce, tak? Ja spotkałem się z tak. generałami, którzy mówili, że Krym zostanie wyzwolony do końca roku. Tak? No, nie wygląda na razie na to, żeby to było możliwe w krótkim czasie. Tak, to wygląda zawsze to tak, że wojna się toczy swoimi prawidłami i wszelkiego rodzaju predykcje później są jakoś mocno poddane weryfikacjom. No ale miejmy nadzieję, że tutaj będzie wszystko w pozytywną stronę szło, a nie w negatywną i Ukraińcy rzeczywiście się obronią i utrzymają swoją Trzymamy za niezależność, nich bo kciuki, mamy nadzieję, tak. że Zachód włączy kolejny bieg i zaopatrzenie popłynie szeroką strugą na Ukrainę, bo to jest nasza wojna i dobrze by było dla szeroko rozumianej Europy, a w szczególności dla Polski, żeby Ukraina jak najszybciej zwyciężyła Federację Rosyjską. A to jeszcze jedno pytanie może cię zagaję na sam koniec. Właśnie uważasz, jaki jest jeszcze potencjał zwiększania dostaw, ale już tego zachodniego, no bo już tego postsowieckiego nie ma, zachodniego sprzętu na Ukrainę? Czy stoimy w momencie takiego przełomu, że za moment naprawdę te dostawy ruszą szerokim strumieniem, czy nie ma tego sprzętu tak dużo, żeby aż tak dużą pomoc uruchamiać, czy też nie ma woli politycznej, jak ty to oceniasz?
Wydaje mi się, że Ukraińcy są armią, która jest przystosowana do sprzętu wschodniego, czyli pochodzenia rosyjskiego, na nim ćwiczy od dekad i dobrze go zna, rozumie, potrafi remontować i ma do niego logistykę. Dostawy sprzętu, takie jak miały miejsce do tej pory, po kilkanaście, kilkadziesiąt sztuk, nawet czasami po kilkaset, tak, jeżeli chodzi o, nie wiem, jakieś ciężarówki czy samochody terenowe, ale proszę zauważyć, że Bradley 50, Marderów 50, Challengerów 12, no to jest katastrofa dla armii, tak, w sensie dla jej systemu logistycznego. Wyszkolenie batalionu czołgów zabiera rok, tak, w czasie wojny można go skrócić, a do tego, jeżeli wyślemy tam doświadczonych czołgistów, to pewnie jeszcze można go skrócić, ale nie skrócimy go bardziej niż do 6, może 4 miesięcy, ale to dopiero wtedy możemy mówić o wyszkoleniu do walki. W szczególności, jeżeli mówimy o system zaopatrywania, system techniczny, naprawy, remonty, przeglądy, tak, utrzymanie tego na biegu. Bo wysłać to do walki, żeby się połowa zepsuła po tygodniu, to każdy by potrafił, a to nie o to chodzi. Tak? Chodzi o to, żeby jak najwięcej było na biegu, żeby mieć części zamienne, żeby mieć smary odpowiednie i tak dalej, i tak dalej. Więc moim zdaniem największym game changerem byłoby lotnictwo. To znaczy wysłanie odpowiedniej ilości samolotów wielozadaniowych typu na przykład F-16 czy Gripen. Do Gripenów się skłaniają ci autorzy brytyjskiego raportu z think tanku Rusi, jako takiego bardzo samolotu zaprojektowanego do tego, żeby działać z trudnych lotnisk, z drogowych odcinków lotniskowych, takiego, który właśnie gnioca, nie łamioca, i nowoczesnego uzbrojenia, które pozwoliłoby Ukraińcom wywalczyć przynajmniej panowanie nad częścią frontu w powietrzu. I to mogłoby zmienić sytuację. Natomiast takie kropelkowe, homeopatyczne wysyłanie uzbrojenia dla Ukrainy oczywiście jest wsparciem moralnym. Czy jest wsparciem rzeczywistym? Śmiem wątpić, tak? Bo to musiałoby być 500 Bradley, 200 Challengerów czy 300 Leopardów. To tego typu dostawy musiałoby być i to jakiegoś unormowanego, jednego rodzaju uzbrojenia w każdej z kategorii. To wtedy miałoby to sens. A jak dostaną Leopardy, Challengery, Leclerki, jeszcze nie wiadomo co, to potem się okaże, że bardziej to stoi niż w rzeczywistości działa. To jeszcze, jak pozwolisz, takie dwa pytania dodatkowe. Czy wierzysz w to, że czy to byłoby wykonalne, żeby przekazać Ukraińcom zachodnie samoloty, tak właśnie typu F-16? No przecież to wydaje mi się, że w ogóle, jeśli mówiłeś o Bradleyach i czteromiesięcznym przeszkoleniu w trybie ekspresowym, no to już nie wiem, ile by potrzeba było miesięcy, żeby wyszkolić lotnika. No, nie wiem, czy to już nie trwa, więc No właśnie. były takie momenty w połowie zeszłego roku, kiedy ukraińscy lotnicy byli na szkoleniu w Stanach Zjednoczonych i tam były różne filmiki i oni zamaskowani mówili, że są właśnie się szkolą. Kto wie, czy nie wiem, czy Stany Zjednoczone nie mają planu B, C i D, tak? I nagle się okaże, że mamy gotowe 50 F-16, które nagle wystartuje do walki i przegoni z nieba, na jakiejś części przynajmniej nieba ukraińskiego, rosyjskie samoloty. To by było ciekawe. To by było ciekawe i to by było takie, no chyba zaskakujące, tak? Ale wydaje się, że istnieje taka możliwość. Czy tak jest, to tego nie wiem, ale na pewno przystosowanie, zbudowanie systemu zaopatrzenia, wyszkolenie mechaników, i przygotowanie całego systemu logistyczno-naprawczego dla nowoczesnego lotnictwa to jest bardzo trudna i skomplikowana sprawa. I drugie pytanie, czyli Twoim zdaniem, jak to raczej to wynika, tylko chciałbym, żebyś potwierdził, ewentualnie jeszcze uzasadnił. Jeśli weźmiemy pod uwagę ten konflikt na czysto sferze militarnej, czyli nie uwzględniamy tam sytuacji wewnętrznej i gospodarczej Rosji, no to wydaje się, że z tego, co mówiłeś i o tych kroplówkach sprzętu zachodniego, no to jednak długość konfliktu na płaszczyźnie militarnej gra na niekorzyść jednak Ukraińców. Tak. Znaczy, tu chyba nie trzeba niczego uzasadniać, tak? Oni mają Tak, tak. jakąś skończoną pulę sprzętu. Nawet sprzęt zdobyczny jest trudny w używaniu, no bo to są takie typy, które no, trudno będzie mu im
Trudno będzie im włączyć do własnych sił zbrojnych po to, żeby one działały długo, tak? Czyli jak się popsują i nie będzie części zamiennych, no to koniec, tak? Wtedy trzeba będzie się zastanowić, jak w ogóle go zmienić, być może zmienić cały system transmisji, silnik i tak dalej, więc bardzo skomplikowane technicznie, nie wiadomo, czy możliwe. Trzeba pamiętać, że spora część przemysłu ciężkiego znajdowała się właśnie w Donbasie i we wschodniej części Ukrainy, w Charkowie między innymi. No trudno zakładać, że będą tam rozwijane nowoczesne fabryki zbrojeniowe w Charkowie, który jest 40 kilometrów od granicy z Federacją Rosyjską, czyli cały przemysł ukraiński musiałby być relokowany do zachodnich części Ukrainy. Albo do wschodnich części Polski. Albo do wschodnich części Polski, bądź do wschodniej części Rumunii, tak? Czy innych krajów wschodniej flanki NATO. Więc to jest trudna i długotrwała sprawa i wydaje się, że mimo nawet oparcia i dużej liczby sprzętu proweniencji rosyjsko-sowieckiej, no to jednak to będzie się wyczerpywać, więc wcześniej czy później Zachód będzie musiał podjąć decyzję, czy dalej wolno gotuje żabę, czyli Federację Rosyjską, dostarczając takich, a nie innych ilości uzbrojenia, czy zdecyduje się wesprzeć Ukrainę na serio i w dużych ilościach sprzętowych. Pytanie to, które zadałeś, ma głęboki sens, czyli czy ten sprzęt jest, czy zasoby do niego są, czy są części zamienne, czy jest amunicja, tak? Wydaje się, że cały Zachód rozkręca tą produkcję. Jeżeli wojna potrwa dłużej niż następne pół roku, no to czy rok, to tych zasobów, te zasoby będą do dyspozycji państw zachodnich. Tak, to by było w sumie bardzo ciekawe, bo ja tak zawsze też prognozuję, że jednak obie strony dążą do szybkiego rozstrzygnięcia tego konfliktu, bo Rosjanom również na tym powinno zależeć, ale no wiadomo, że plany planami. Planuje się tak jak powiedziałeś słusznie, krótką wojnę, a później wychodzi czasami z tego wojna światowa, 4-5-letnia. No i, ale to gdyby się ten konflikt przedłużył, no to rzeczywiście moglibyśmy się doczekać takiej sytuacji dziwnej, że Rosjanie ze swoją logistyką i fabrykami teoretycznie kryją się, no bo już wiadomo, że się nie kryją, bo jednak HIMARS-y zmieniły tutaj w głównej mierze obraz gry, ale jednak chronili się po tej swojej stronie granicy, po stronie rosyjskiej. No i w sumie tak naprawdę czy Ukraińcy, no oprócz tych uderzeń rakietowych czy takich lotniczych, raczej nie będą prowadzili ofensyw na terytorium rosyjskie. No tyle od strony ukraińskiej Ukraińcy mogliby schować to zaplecze właśnie po stronie polskiej czy rosyjskiej i wówczas to już chyba byłoby w ogóle nieruszalne dla strony rosyjskiej. Także w takiej długiej perspektywie, gdyby ten konflikt trwał latami, to rzeczywiście wydaje się, że to może tak wyglądać w przyszłości. Czy widzisz tutaj jakieś zagrożenia? Bo mi się wydaje, że no, jednak... Zagrożenie widzę dla Ukrainy, tak, i dla społeczeństwa i narodu ukraińskiego, bo długa wojna dla Ukrainy Tak. jest katastrofą, tak, Katastrofa, tak. cywilizacyjną, moralną, jeżeli chodzi o ludzi. No, dzisiaj prawdopodobnie Ukraińcy stracili kilkadziesiąt tysięcy zabitych, samych żołnierzy, nie liczę cywili, mówimy o płaszczyźnie stricte militarnej. To jest straszny upływ krwi z narodu, tak? Szczególnie jak widzimy te doniesienia, że rzeczywiście czasami nawet strzelają z diamentów do tego syfu rosyjskiego, tak? Czyli giną tam wybitni aktorzy, literaci, tak? Więc dla Ukrainy to jest katastrofa, tak? Więc każdy przedłużający się miesiąc dla nich to jest zła nowina, tak? Być może będą musieli to robić i widać, że na razie są gotowi ponosić te cierpienia i straty. Natomiast co będzie za rok czy za 2 lata, jeżeli ta wojna będzie taki przewlekły charakter przyjmie, no to jest znak zapytania. Pytanie też, jak się i czym się ta wojna zakończy, bo zamrożenie konfliktu dla Ukrainy też by było bardzo, ale to bardzo niekorzystne, no bo wtedy to jest państwo, które ma cały czas konflikt militarny i jak co miesiąc spada kilkanaście kalibrów na fabryki i centra mieszkaniowe, to kto tam przyjdzie, żeby zainwestować czy odbudowywać ten kraj. Więc Ukraińcy stoją przed naprawdę trudnymi wyborami w przyszłości i te scenariusze dla Ukrainy, ta wiązka scenariuszy, część z nich jest naprawdę nieprzyjemna. No i tak też w kontekście tego oporu, bo z jednej strony duże straty, przeciągająca się wojna, a z drugiej strony Ukraińcy mają świadomość, że
no nie mają wyboru, oni muszą walczyć tak długo, jak trzeba będzie, bo jeśli zgodzą się na osiągnięcie przez Rosję tych strategicznych celów, czyli przejęcie kontroli nad Ukrainą, no to wówczas mają no, listy śmierci, być może czystki i w zasadzie no, to nie będzie wyglądało, znaczy o tym muszą myśleć. Oni są zero-jedynkowi, tak? To znaczy zwycięstwo Rosji powoduje koniec Ukrainy. I tu nie mam żadnych wątpliwości, że tutaj będą zastosowane metody stalinowskie, czystek etnicznych, czy uderzeń w inteligencję i masowe Zwłaszcza teraz, mordowanie kiedy się elit okazało, że Ukraińcy się ukraińskich, tak? postawili. Tak. Tak, to więc to by była katastrofa do sześcianu dla Ukrainy. Lepsza jest już zdecydowanie przedłużająca się wojna niż taki scenariusz. I oni na pewno będą się bili o własną wolność i suwerenność. To tym akcentem, jednak nie tak optymistycznym, ale chyba wykorzystałem już twój czas na maksa, ile się dało. Tak ciągnąłem te nitki po kolei i wyskakiwał cały kłębuszek, więc pozwalałem sobie na ciągnięcie dalej, bo to było bardzo ciekawe. Ale dzięki ci bardzo jeszcze raz za przyjęcie zaproszenia i za niezwykle ciekawą rozmowę. A dziękuję. Bardzo mi miło być na Twoim kanale. Mam nadzieję, że nie ostatni raz. Ja również mam taką nadzieję, a Was, słuchacze, zapraszam na kolejne materiały. Dzięki bardzo i do usłyszenia.